Cześć, z tej strony Demo i witam was w analizie pierwszego trailera Dark Souls 3. Jak widzimy, plotki się potwierdziły i Dark Souls 3 wyjdzie na początku 2016 roku na PS4, Xbox One i jednak na pecety. Miyazaki sprawuje pieczę nad grą, potwierdzenie tego znajdziemy w na przykład opisie pierwszego trailera na oficjalnym kanale Bandai Namco na YouTubie, ale przejdźmy w końcu do analizy tego dwuminutowego trailera. Trailer zaczyna się sceną, w której jakaś postać przechodzi obok Bonfire'a i ciągnie za rękę jakieś zwłoki. Niektórzy spostrzegawczy lub lubiący trochę pofantazjować twierdzą, iż widać to, jak ofiara jest ubrana. I twierdzą, że ofiara ma na sobie Faram Armor, który był ikonowym pancerzem z Dark Souls 2. Ja jednak myślę, iż jest to tylko przedstawienie opisywanego przeze mnie, na przykład w poprzednim filmie o Dark Souls 3 rytuału, do którego po prostu potrzebne jest ciało. Następnie pojawia się bardzo istotny napis. Now only embers remain. Brzmi podobnie? Even now, there are only embers. Dark Souls 3 będzie ostatnią częścią z serii Dark Souls i zostało to już oficjalnie ogłoszone. Moim zdaniem zapanował mrok, świat jest zrujnowany i chyli się ku końcowi. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak się stało? Pamiętacie może, co wydarzyło się na koniec Dark Souls 1? We are here to serve your highness. Czy to możliwe, że za wszystko odpowiedzialny jest nasz bohater, czyli The Chosen Undead, który uciekł z azylu w Dark Souls 1? To tłumaczy przedstawione nam znajome ruiny i tę postapokaliptyczną scenerię, którą widzimy w następnej scenie. Właśnie, znajome ruiny. Skupmy się teraz na nich może. Wiele osób na pierwszy rzut oka od razu stwierdziło, iż wygląda to bardzo podobnie do Long ago, in a walled off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? Jednak otoczenie trochę nie pasuje. Tamten zamek był gdzieś w powietrzu, był tak troszeczkę zawieszony jakby. Natomiast to, co tutaj widzimy, jest takie trochę bardziej przyziemne i moim zdaniem bardzo przypomina samo Anor Londo i nawet otoczenie by pasowało, tak myślę. Dalej widzimy jakieś chyba wędrujące kobiety, które dźwigają coś na plecach. Zwróćcie uwagę na tę zamieć, która towarzyszy ich podróży. Czy to nie wygląda bardziej jak popiół, a nie jak śnieg? Jednak pozostaje też pytanie, dokąd one w ogóle zmierzają i dlaczego. Niektórzy twierdzą, że wyglądają one troszeczkę jak Melentia, jednak no ja już aż tak bardzo bym takich wniosków tutaj z tego nie wyciągał. Następnie bardzo płynnie przechodzimy do zamku, w którym najprawdopodobniej widzimy koronę, która bardzo przypomina koronę króla kości słoniowej z Dark Souls 2, z dodatku oczywiście, tego drugiego. Zresztą w tych wszystkich dodatkach do Dark Souls 2 bardzo dużą rolę odgrywały korony. Następnie kobieta podnosi koronę i zakłada ją sobie na głowę. Nagle słyszymy dzwon. Myślę, że nie jest to zrobione przypadkowo, ponieważ nagle po tym wydarzeniu widzimy dzwonnicę, przechodzimy płynnie do kolejnej sceny, a samą dzwonnicę niektórzy porównują do dzwonnicy gargulców z Dark Souls 1. Ciężko to jednak ocenić, ponieważ jest ona zrujnowana, sama sceneria troszeczkę inaczej wygląda, ale trzeba przyznać, że sam dach na przykład tak troszeczkę konstrukcją może wzbudzać takie skojarzenie, jednak to już zostawiam wam do interpretacji. Po raz kolejny słyszymy dzwon i wyraźnie wstaje gigant. Widać bardzo wyraźnie, że leżał i po prostu powoli się podnosił, więc pozostaje pytanie, czy był martwy, czy po prostu przebudził się przez ten dzwon.
Jednak na pewno każdemu z was powinien on od razu się skojarzyć z Lordem Olbrzymów, z którym walczyliśmy we wspomnieniu w Dark Souls 2. Korona, wygląd, wszystko gra oczywiście, tylko najbardziej tajemnicze pozostaje to, co dzieje się po chwili. Mianowicie Olbrzym, spoglądając w górę, chyba w kierunku dzwonu, zaczyna ryczeć, a jego ciało pokrywa się ogniem. I to nie tylko prawa ręka, którą unosi tam pod koniec tej sceny do góry, i nie tylko lewa ręka, którą trzyma broń, ale też wyraźnie widać, iż po prostu całe jego ciało pokrywa się żarem i widać to na fragmencie pod jego ubraniem, które po prostu jest chyba w pewien sposób rozdarte. Ta niezwykle tajemnicza i epicka scena kończy ten trailer. Motyw olbrzymów występował praktycznie we wszystkich Soulsach. W Dark Souls 2 przeszły one z dalekiej północy przez morze. Dranglake's been a pile of rubble since the war, fought long, long ago. When the giants crossed the sea. Zaatakowały one królestwo, ale dlaczego? Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants and brought back a prize. Ich kraina została splądrowana i zostało im skradzione coś bardzo cennego, coś, co chcieli odzyskać za wszelką cenę. Ta rzecz była warta nieprawdopodobnie długiego oblężenia, które znamy ze wspomnień w Dark Souls 2. Nie wiadomo jednak, co to dokładnie było, ale wiele wskazuje na to, iż chodziło o naczynie władcy. Dokładnie to z Dark Souls 1. Dokładnie to, które leżało rozbite w Majuli. Ale zobaczcie też na to nagranie. The Archstones were placed at nodes across the earth. And the last. The great giants of the northern lands. Giganci to może być oczywiście przypadek, ale z północy? Zbyt duży zbieg okoliczności moim zdaniem. Sprawa jest jasna, że chodzi dokładnie o tych samych gigantów. Ciekawe, że akurat ich Archstone jest zniszczony i nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich krainy w Demon's Souls. Szkoda. Lokacja generalnie tak na marginesie nie została dokończona, tam Sanadask dostał się, taki youtuber do tej lokacji i ją pokazywał, była to śnieżna lokacja, możecie sobie znaleźć to na YouTubie. Istnieje również teoria, jakoby Lord Olbrzymów i Ostatni Olbrzym to była ta sama istota, która, pewnie pamiętacie, jak w Kniei Opadłych Olbrzymów walczyliśmy z Ostatnim Olbrzymem, to z jaką wściekłością ten olbrzym rzucał się na naszego bohatera. I w tej teorii jest to wytłumaczone tym, iż po prostu Ostatni Olbrzym pamiętał nas z przeszłości. Pamiętajmy, że Ostatni Olbrzym jest tak wściekły, iż jest nawet gotów wyrwać własną rękę w tej furii, aby tylko nas po prostu zabić. Wiadomo oczywiście, że te miecze, które mam w siebie tam powbijane, to pamiątki z historycznego oblężenia, a sam Olbrzym jest nieśmiertelny, dlatego też odradza się pod koniec trailera z Dark Souls 3. Ale to oczywiście tylko teoria, którą wam teraz w tym momencie zaprezentowałem. A co wy sądzicie o trailerze Dark Souls 3 i mojej analizie? Zachęcam do dyskusji w komentarzach poniżej, a jeśli film wam się spodobał, to proszę was o zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Czekamy na więcej informacji na temat Dark Souls 3. Trailer był naprawdę bardzo krótki, bardzo tajemniczy, ale postaram się z niego wyciągnąć to, co na razie mogliśmy zobaczyć. Wiemy, że mamy podobno odwiedzić niektóre lokacje w Dark Souls 3, które są już dla nas dobrze znane z poprzednich Soulsów, także takie rzeczy jak na przykład Anor Londo, to myślę, że może być coś rzeczywistego, a to, że jest ono zrujnowane, może po prostu zmienić nasze postrzeganie tej lokacji i jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to się wszystko rozwinie. Czekamy w takim razie na jakieś pierwsze gameplaye, chociaż na jakiś gameplay trailer z gry Dark Souls 3. Napiszcie w komentarzach poniżej, co o tym sądzicie i do następnego razu, trzymajcie się, na razie, pa pa, dziękuję za uwagę.